Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was, moi drodzy, w kolejnej bitwie na Minotaurze, którą zapowiadałem zresztą ostatnią. No i znowu Kutas w natarciu. Dzisiaj bohaterem bitwy będzie Nightstalker, również na Minotaurze, tak jak mówiłem. Matchmaking mamy jedyny słuszny, czyli jednotierowy. Mamy 4 pancerniki, 3 dedeczki, reszta krążowniki i u nas i u przeciwnika. No i mamy tutaj radar, Minotaura w wersji dymnej, również z RPF-em, także zobaczymy, jakiego kapitana tu jeszcze ma Nightstalker na pokładzie. I obejrzymy sobie bitwę na mapie Pułapka. Bazowy exp jest naprawdę godny uwagi, także mam nadzieję, że i bitwa będzie widowiskowa. No i że oddacie swoje głosy tutaj na najlepszą bitwę w tym miesiącu. Jest ich mało, ale mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj idziemy na jakość, nie na ilość. Ostatnia aktualizacja trwała dosyć długo, dlatego też i bitew było sporo. A teraz szybciej będzie wprowadzany nowy patch niż ostatnio. Na razie ostrożnie, na kapacę wchodzi nam Haaland, Harugumo siedzi już na B, na blisko do Smoleńska. Na szczęście, ile mają przeciwnik radarów? 2, Smoleński i Moskwa. Czy Moskwa była widoczna gdzieś tutaj w okolicy KPC? No nie, przepraszam, Smoleński, Moskwa, Salem i Moskwa. O, zaraz ktoś powie, że u Mageta gadają, że na Smoleńsku jest dym. Radar, o Boże, o Boże. Młoda godzina. Na razie gramy ostrożnie, zapobiegawczo, pykamy sobie dymek, niestety mamy tylko Haalanda z przodu, który może nam coś pospotować, także jeżeli on się gdzieś schowa za wyspy, no to ten dym troszeczkę będzie zmarnowany, ale płyną tutaj 2 Thunderery, mamy Moskwę na ilu kilometrach? 12,3, także ona może chcieć nas wyradarować, chociaż oddala się, także nie powinniśmy mieć problemu i na razie będziemy tłuc w Thunderera na 10 km, także powinien zbierać srogi damage, bo jest niewysaturowany, pełny HP okręt, także o właśnie, pięknie chodzi. Dawno Minotaurem sam nie grałem, muszę go trochę... O, jest Kishima na testach. O tym okręcie opowiemy sobie później, albo na streamie. Ale jest to, ci co już coś tam pewnie śledzili na jego temat, to jest Yamato, moi drodzy, z działami 560 mm i zrobione w tej chwili pod sekundarkę ma 11,6 km, przy czym każdy wie, jak ułożony jest pancerz na Yamato i ten słynny policzek, gdzie się znajduje, więc można dostać w tubę, próbując odsłonić nieco burty, żeby sekundarka nam strzelała, także no trochę taki obosieczny kij ten sekundarkowy Super Yamato, także no w tej chwili okręt, gdzieś pojawił się jakiś screen, że będzie warty chyba 32 tysiące stali, on nawet połowy nie jest wart na chwilę obecną, także nie wiem, czy ktoś za tyle by chciał go kupić, no ale ktoś wie. Na razie, no niestety spota brak, Haaland jest tutaj za naszym dymem, więc przeciwnika nie widzimy, jedyna szansa to to, że wystrzelą. Jak widzicie, kap A oddany całkowicie za darmo, przeciwnik oddał zresztą kapa C za darmo, no i my tutaj mamy pancerniki przeciwnika ustawione na środku mapy w zasadzie, tylko Montana jest na A. Ale widzicie, że Shikishima już dosyć szybko traci hapsa. To jest niestety paskudny urok grania okrętami testowymi, że każdy chce do niego postrzelać, każdy chce zobaczyć, jak on przyjmuje damage. No i jak my mamy robić te testy? Jak dostajemy fokus od 7-8 okrętów, no to jaki by pancerz nie był, no to pamiętaj, czy później ten okręt siądzie. Także no nie da się zrobić jakiegoś sensownego testu, kiedy ludzie fokusują okręty jak szaleni. Także no ale w zasadzie nie ma za bardzo remedium na to, musiałoby się okręty jakoś inaczej nazywać, czy inaczej w bitwie wyglądać. Ale gdyby na przykład nazwy miały okrętów drzewkowych, no to może by troszeczkę to uprościło sytuację, bo nie byłyby aż tak fokusowane. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe i sensowne do zrobienia. Przy czym zapewne okazałoby się, że priorytet jest zbyt niski i nie warto. Na razie nastukaliśmy 52 tysiące, 17 tysięcy ze spota i mamy, widzicie tutaj na RPF-ie, Moskwę. Dedeków są po 3 na stronę, także nie jest tak kolorowe, jakby się mogło wydawać. 2 Shimy i Gearing. Jedna Shima jest wyświecona, była wyświecona na F1, Gearing był gdzieś w okolicy kapa B, przy czym na razie na B nie ma nikogo, bo jest sobie tam Harugumo i powoli tego kapa przejmuje. Na razie podchodzimy sobie tutaj wolniutko pod B. Pewnie zaraz kolejny dym pójdzie, bo już jest przeładowany, więc na pewno tutaj jest perk na szybsze przeładowanie materiałów eksploatacyjnych, a nie spojrzałem, jakie smugi, jakiego koloru lecą z pocisków, zaraz zerknę sobie. Patrzę, jak strzela, ale nie widzę. O, bez dymu. Spojrzał Sinister w którą stronę... Nie, Sinister, przepraszam. Nightstalker spojrzał, w którą stronę Thunder ma odwrócony, działa i teraz próbuje sobie do niego za darmo. Kreml nam się udało storpedować przez szynkę. No i mamy
zamordowanego Thunderera. Niestety dopalił się od ognia Smoleńska, także mamy, żeśmy mu na nim fraga nie zdobyli. I dalej nie spojrzałem, jakie te smugi są. Przy czym mogą też być wyłączone, bo to jest też w miarę sensowny pomysł, żeby wyłączać kolorowe smugi na unikatowych kapitanach, bo wtedy nie zdradzamy tego, co mamy na pokładzie. A czasami jest tak, że jak przeciwnik widzi jakiegoś konkretnego kapitana i wie, co on może zrobić, to go szybko fokusuje, żeby tych swoich talentów nie wykorzystał. Dlatego ja na przykład wyłączam kolorowe smugi na tych okrętach, gdzie te talenty są faktycznie jakoś mocno użyteczne. Bo na przykład na takim, jak on tam ma, Owieczkinie, to sobie nie wyłączam, bo on tam dodaje tylko Hawsa, także no to po prostu wygląda nieco inaczej, ale efektywności to za bardzo nie zmienia, jeżeli chodzi o możliwości bitewne okrętu. No, ryzykownie tu sobie pogrywa Stalker. To Thunderera na 11 km. O ile się zaraz w tym dymie... A nie, o, jest Smoluch. Jest Smoluch i Thunder. Smoluch płynie po na razie kiepskim kątem, ale zaraz powinniśmy mieć na niego bicie. Aha, no już nam zniknął pięknie. Nie, nie zniknął. Pokazuje burtę. Teraz możecie coś siąść fajnego. Depów tu w pobliżu nie ma. Jeżeli są, to raczej płyną z kapa A. Więc na razie jesteśmy bezpieczni od torped. Powinno nas osłonić ta wyspa. Bezpieczna Stadela. Trzy już się zrobiły. Dobry Smoleńsk, taki nie za mądry. Szkoda tylko, że te pestki teraz nie chcą trafiać. Ale powinno wystarczyć jeszcze to, co zostało wystrzelone, żeby go zatopić. No właśnie, mam pierwszego fraga, 88 tysięcy na liczniku. Bardzo szybko Smoleńsk rozmontowany. Jest Girik na 4 km. Hydro niestety mamy dopiero za 15 sekund, ale teraz jakby tutaj Stalker wyprął do przodu, to raczej tego Giringa sobie nas spokojnie zmieli. On się tutaj dymi, więc Hydro powinno go złapać za chwilę. Torpedujemy Shikishime i pewnie zaraz pójdzie Hydro na tego Giringa, bo już jest w zasięgu chyba. No właśnie. Dobry panu. Miło było, co? Fajnie się strzela w dymku. Powiedział Minotaur. Giring zgłupiał, od razu wypływa z dymu, ale nawet nie patrzy na to, co do niego strzela. Nie wiem, czy chce zrobić jak najwięcej damage'u w tym czasie, czy chociaż no, na 4 km może by i tego Minotaura przebił. Ale dewastujące uderzenie, o proszę. Dziwne, że tak to naliczyło, bo tych salw kilka poszło, ale były w takim ciągu liczone, że pewnie dlatego wyszło tutaj, że to jest devast. Wbite w wyspę Zao na 13 km mamy i mamy Shikishime na 4, ale trzeba by się przedostać jakoś przez wyspy do niej. A tutaj trochę ryzykownie, bo tam jest Salem i Moskwa, także jak pokażemy burtę, to się to może skończyć mocno boleśnie. Mamy dwa fragi i 112 tysięcy na razie. Trzy fragi. No, Salem nas widzi, Salem może nas mocno skrzywdzić, biorąc pod uwagę to, jakie kąty penetracji ten okręt ma. No i Shikishima tutaj za bardzo aktywnie nie gra. Widzę, że nie wiem, jak gościu ma zrobiony ten okręt, a ja mam go zrobionego pod sekundarkę. Oczywiście w celach testowych, no bo zbufowali sekundarkę, to trzeba sprawdzić, jak to działa. Przy czym ja raczej bym takiego setupu tutaj nie rekomendował, bo żeby ta sekundarka strzelała jakoś w miarę sensownie, to trzeba pokazywać burtę. A jak pokażemy burtę, to i nasz ten mięciutki policzek, w który wchodzi po kilkanaście tysięcy. Hydro chodzi, świeci nam tutaj pancernik. Aha, druga Shima jest na kapie C. My straciliśmy na razie dwa pancerniki. Próbujemy sobie Moskwę, ona ustawiona do nas burtą, także na spokojnie, za darmo w zasadzie strzelamy. Teraz jeszcze puszczony dymek. No jeszcze Salem się tutaj pokazał. Uuu, przyleciało coś za 10 tysięcy, pytanie skąd. Chyba od Thunderera przyleciało. Moskwa poszła do przodu. Tutaj widzę, Stalker się trochę rozproszył po tej salwie od czegoś tutaj, co nam 10 tysięcy zabrało. Zaczął celować w Salem, a ani nie trafił w Salem, a Moskwa się schowała, także trochę tutaj zamieszanie małe wyszło. Straciliśmy 3 okręty, 3 pancerniki. Kamera jest niezwykle dobrze zorganizowana tutaj. Ale też pewnie nie doczekamy się szybkiej naprawy tego feature'a, który nam tu wprowadził Wargaming, bo po co, nie opłaca się. Z powtórek korzysta zbyt mało ludzi, żeby w to inwestować, więc pewnie będziemy się tak mordować z tym dalej.
122 tysiące, 3 fragi. Tutaj zaczynam słyszeć pojedyncze salwy, jak trafiają w okręty, które znajdują się w naszym otoczeniu. Kiedyś już tego dawno nie słyszałem. Fajnie by było, jakby to znowu wprowadzili. Może nie tak głośno, jak niektóre rzeczy ostatnio, ale widzę, że kombinują przy tych dźwiękach, jak tylko mogą. No ale w sumie, jak się nie ma co robić, to się bierze za coś, co wcześniej działało jak należy. Bo poza drukowaniem premek to raczej nie ma zbytnio tutaj jakichś rzeczy związanych z balansem, optymalizacją i innymi rzeczami. No ale ja uważam, że lepiej, żeby poświęcić trochę czasu na balansowanie gry i jej usprawnianie, niż na kolejne okręty premium, których i tak jest masa, którymi czasami nikt po prostu nie gra, bo są tak bezsensowne. No ale wiadomo, na balansie i optymalizacji się nie zarabia, a na premkach się zarabia, więc wiadomo, co będzie robione. No tutaj ryzykownie pod Salema podchodzimy troszeczkę, chociaż wyspa nas teraz zasłania od niego i tam Moskwa sobie stoi na kapie C, ale na jej burtę, jeżeli się uda, to wypłynie Hindenburg, także powinien ją sklepać. Płyną torpedy w kierunku Salema, ale nie wiem, czy... No, spojrzeliśmy sobie zajebiście. Samolocik nas tu świeci z Shikishimy. Ryzykownie Stalker gra, ale fajnie. Trzyma się środka mapy. No, faktem przeciwnik jest ustawiony tak, że za mocno nic tam nie zrobi. Bo żadnego crossfire'a tam nie złapiemy. No Thunder jest sam na dole, ale on jest zajęty strzelaniem do Yoshino i do Salema. Colbert na 10, właśnie brany na cel. Trzeba cały czas się orientować, gdzie tutaj się znajduje. O, pięknie cytki wchodzą. Trzeba się orientować cały czas, gdzie jest ten Salem, bo jak on nam tu na dubsko wyjdzie, to może coś się zrobić boleśnie. No, Colbert też jest na tyle sytuacyjny, że ciężko jest go jakoś wykorzystać na otwartej wodzie. Mimo, że jest ciężko trafić w ten okręt, bo jest dosyć szybki, to jemu jest ciężko trafić, biorąc pod uwagę to, jak długo te pociski lecą do celu. Ale coś tam zaczyna wchodzić. Teraz leci Dimek, bo Salem wylazł. 4000 nam wsadził. Idzie Hydro. Chyba dwa radary były właśnie wykorzystane, także jak Salem do nas podejdzie na blisko, to jest szansa, że chapnie ryby. Na razie mamy 130 tysięcy na liczniku i 3 fragi. Nie pamiętam, jakie jest wykrycie z dymu na minotaurze. 5,8 czy 5,3? Coś koło tego. 5,8 chyba. 5,3. Ostatni dym właśnie Sinister... Przepraszam, nie Sinister. Co mi z tym Sinisterem koło? Stalker zużył. Ostatnia bitwa była od Sinistera, także dlatego mi się myli. A też była na Minotaurze. Poszły dwie wiąchy torped. Ja bym te torpedy, które się zaraz przeładowują, przytrzymał, żeby podejść do tego Salema bliżej. To się może boleśnie skończyć, ale może warto zaryzykować, żeby na jakimś tam bliskim dystansie te torpedki namontować na pokładzie u przeciwnika. No, Moskwa dokańcza i... Idą torpedy, nie idzie ostrzał, a... Poszła jedna wiącha, ale Salem odkręca. Teraz zobaczymy, co się tutaj stanie. Hindenburg go świeci, także widzimy, co się dzieje. 3 km. Jakby się odwrócił, to można by go odstadelować. Oj, oj, zaraz będzie pewne wykrycie. Widzi go i działamy odwrócony w naszym kierunku. No tutaj... Ojej, ale wsiadło. Ale torpedki zrobią robotę. Jedna tylko weszła, szkoda. Ojej. Udało się to odbić. Ładne starcie na blisko. No, na szczęście prędkość ostrzału Minotaura wygrała tutaj z Salemem ilość dział, którą mamy. Całe szczęście, że ta druga salwa się zrykoszetowała tutaj od pancerza naszego herbacianego, ale udało się. To jest Colbert teraz na bliziutko. Mamy jeszcze 9 sekund dymu, także jeszcze chwilę możemy do niego postrzelać. Chociaż, no o, dym się skończył. Nie, wypłynął. Wypłynął tutaj Stalker. Ale kąt jest dobry. Wchodzą cyty. Dobre to było, to było dobre. Mamy Krakena, 195 tysięcy, tutaj poszło 6 Cytadel, 12 penetracji i Colbert został wysłany do portu. Zostaje ostatni okręt, 195 na liczniku i Kraken. No i wsparcie tam wpadło jeszcze w międzyczasie, drugi dewas w tej bitwie. No i Shikishima została stojąca sobie przy wyspie tutaj na B. Wszystkie nasze pozostałe okręty znalazły się na kapie A i tutaj mamy tylko jeden pancernik. Zobaczymy, co tutaj teraz Stalker zrobi. Czy będzie próbował jakieś tam przyłożenie zamontować na Shikishimie, bo ona nam raczej dużo nie zrobi na tym dystansie. Pewnie większość pocisków, no, pokazuje burtę, tak jest, żeby overpeny złapać.
bo raczej wielkiej nadziei dla tego pancernika tutaj nie ma, że on nas jakoś sensownie ugryzie na takim dystansie. Idą torpedki, jeszcze duży kaliber nam wpada, płyną torpedy ładnie, jakiś ma overpeny. No, trochę zabolało, ale torpedki wchodzą i raz, dwa, trzy, cztery i dziękuję, dobranoc. Wynik ostateczny, moi drodzy. 246 tysięcy na Minotaurze, 6 fragów, 2 dewasty, duży kaliber, Kraken, wparcie i Dreadnought. Biorąc pod uwagę to, jaki omłot dostaliśmy od tego Salema, który podszedł na tyle blisko. No i spójrzmy, moi drodzy, na bazowy exp, który jest no niebotyczny, 3800 punktów ponad. Także no bitwa naprawdę imponująca, jeżeli chodzi o wyniki. No i zapraszam was, moi drodzy, do głosowania, komentowania. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i na razie.